Tu jest fajna mapka Tisabus, jak jeżdżą tutaj autobusami. Więc jeżeli chcecie dojechać tu autobusem, to sobie możecie zastopować i zobaczyć. Możesz kod do zeskanowania. A właśnie, dobra. Kod możecie sobie zeskanować. W restauracji był kod do zeskanowania? Mówiłem, pani nas zaskoczyła, my czekaliśmy na menu, a pani nam pokazała, macie tutaj kod QR, sobie zeskanujcie. W tym miejscu Ocean Atlantycki, te skały, które są w nim tak zanurzone, takie pojedyncze, o tutaj nawet ludzie sobie robią widokówki, no są przepiękne. Wydaje mi się, że to jest plaża Almaciga. Tutaj surferzy surfują, nie widać żadnego surfera, ale z tego co wyczytałam, to jest plaża dość niebezpieczna, że są tutaj dosyć silne prądy, ale widzę tam surfera. Widzę. Albo kogoś, kto pływa. Michał nagrywa, opowiada coś. No, jesteśmy w takim miejscu, które się nazywa Playa del Rogue de las Bodegas. I no tutaj jest czarna plaża. Zobaczcie, jak ta góra praktycznie taka zielona wpada do morza. Tutaj macie skały, tutaj są surferzy, oni surfują, nie wiem czy widzicie, tam w morzu. A tutaj mamy też kampera, także można, to chyba nawet jest pozwolenie Kalifornia. Można tutaj sobie, widzicie, też stanąć na dziko i sobie tutaj spędzić noc. A tutaj zobaczcie, mamy golasy i się w błocie paplają. Przybliżę wam trochę, telefonem nagram. O, widzicie? Coś budują, zamek jakiś. No i tu jest taka plaża z czarnym piaskiem. I tu są takie skały i tam jest taki punkt widokowy na tych skałkach, tam sobie wejdziemy. Zobaczcie, jaki czarny ten piasek. Tutaj widać go. Coś takiego, ale bardzo sypki taki. Cudowne miejsce, nie? Takie... Wspaniałe, takie po prostu, takie dzikie. Chodzi o to, że tutaj na plaży człowiek naprawdę czuje się jakby sam na końcu świata. Nie ma tylu turystów. Nawet jak przyjadą tutaj autokarem, to przyjadą tam do miasteczka. Zobaczą tak, na takie mało dostępne, nie? Tak, zobaczą na 5 sekund i pojadą. Więc jeśli ktoś rzeczywiście szuka takiego miejsca, żeby tylko po prostu mieć taki spokój i ciszę, to jest super na to miejsce. Idę. Ja sobie stanę na tym mostku. Ola tu już czeka. Zrobi fotkę. A tam powiem wam, że była przyczepa kempingowa. I człowiek po prostu tam stał i żył w tej przyczepie kempingowej. No niesamowite. Czyli możecie tutaj przyjechać tak naprawdę. Zaparkować sobie przyczepę, z kimś się dogadacie, żeby mieć wodę i odprowadzenie szarej wody i ścieków. I będzie naprawdę, możecie żyć tak naprawdę prawie za darmo. Solar i sobie, nie wiem, pracujecie zdalnie przez 3 miesiące. Kręci spina, ale jak zaraz się złypie z tej skały, to się skończy wspinanie. A nie ma jak chwycić, co? Nie, to nie takie łatwe. To nie takie proste, koleżko. Chodź, tu idziemy. Peligro. Niebezpiecznie tu jest. Tu niestety wieje, ale teraz przetestuję, jak sprawdzi się ten kolejny mikrofon z futrzakiem. Także zobaczymy, jak na tle szumu morza i wiatru będzie słychać teraz mój głos. Nie wiem, dajcie znać może w komentarzu. No nie da się tego po prostu lepiej nagrać morza, wiatru i takich miejsc. Ale może macie jakieś pomysły, co jeszcze można zrobić, co ja chętnie poeksperymentuję. A tutaj zobaczymy. O tak, tu jest. A tu macie wędkarzy. Zobaczymy, czy coś w wiaderku jest. Na razie pusto. Ona tam się wdrapała, a przed chwilą tak fala tutaj zahaczyła, że aż całą tą skałę opryskała, ale ich nie sięgnęła. Jakoś tak uderzyła w to, słuchajcie. No jeszcze taka roślina. Trochę jak winogron z jakimiś takimi liśćmi na drzewie. Nie wiem, co to jest. O, chyba tam jedziemy, gdzie ta skała, nie? Na razie zobaczymy. Mijamy kolejnego pan-lifera i właściwie surfera. Także tutaj jest jakby taka mekka też dla surferów i vanlifeerów. Mam nadzieję, że to nie jest teraz plaża Almaciga, tylko że tamta była, a dzisiaj nie pomyliłam, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tamta jednak była Almaciga. Taką drogą i tutaj jakby ktoś popatrzył, to jest wodospad taki. No, widzę. Piękny wodospad sobie spływa. Siedliśmy na parkingu Privado, bo nie mamy wyjścia. Nie wiem, ile to nas będzie kosztowało. Na razie, widzisz, idzie pan, już parkingowy się zbliża, zaraz zobaczymy, ile nas skasuje. Kosztuje nas teraz 2 euro, nie wiem, jak to będzie latem. Tak, właśnie nagrywam.
O, tak na takim fajnym zboczu. O, tu jest nawet droga. Widzicie, tutaj, tam, chyba takie trzy miejsca są jakby za darmo. No ale no niestety, no, one są zajęte, a tu są po prostu dwa parkingi prywatne. Ale 2 euro też bez przesady. Może jakbyśmy wjechali o tam wyżej, to pewnie też by się dało gdzieś może zaparkować. Ale wiecie co, fajnie już mieć tak spokój z tym autem. Idziemy do El Bugillo i tu mamy taki znak biało-żółty. Także tędy droga idzie, jak agawy wielkie. Uważaj, a nie, myślałem, że idzie coś. No widoki tu są przednie, naprawdę. A tam na dole się ludzie kąpią. No i ta droga tutaj tak wygląda, a tu niby jest zakaz wjazdu. Ale tam widziałem, jaki samochód się przedziela tędy. Współczuję. Ta droga, no, wygląda tak ciekawie. Na dole plaża. Ciekawe, jak oni tam schodzą. A co tu masz? Nie wiem, wygląda jak nic, jak lawenda, ale liście to na pewno nie lawenda. Nie wiem, co to właściwie jest. To ładne, nie? A po zapachu? Jak pachnie? Na pewno nie lawenda. Ale ładne, podobnie do lawendy. Ale przepiękne. No sprawdzę to w nic. No ciągle się wspinamy tutaj. Ciągle pod górę. Ale droga jest piękna, bo jest po prostu wzdłuż tego oceanu. Jest malowniczo. Jest bardzo gorąco. Tak naprawdę. Nie wiem, z 20 stopni jest, ale jest bardzo dużo. Po prostu sama woda w powietrzu. Zobaczcie, jakie owoce tutaj. Nie wiem, to wyglądają jak takie małe papaje. Zobaczcie, takie liście. No, takie coś sobie chciał. W ogóle taki ładny tutaj domek. Pieski. O, piokrz, czekasz, to okrzuły malutko. A to są, zobacz, ziemniaki. A nie, pomidory. Co? Pomidory, Boże. Pomidory. Co to jest? No nie wiem, co to jest. Sprawdzę to w domu. Dobra, pomchamy. O, wow, rzeczywiście. Fu, co to jest? Ale wali. Doszliśmy do El Bugillo i tak naprawdę Ola mówi, że gdzieś wyczytała, że to tylko ci ludzie mieszkają. No tak, no na pewno są tam ci ludzie. Ale mieszkają, tak na stałe. Mieszkają, to są mieszkańcy. To powiem wam... Nie wiem, ile oni tutaj w przewodniku pisali, że 7 rodzin. No mi się wydaje, że więcej niż te 10. Ale to rodzin. Na skraju świata mieszkają tak naprawdę. Tutaj dojechać, dojść, naprawdę jest dość ciężko. Wyobraźcie sobie po zakupy, po mleko, jak pójdziecie. No masakra. Ale za to w takim miejscu mieszka. Te niewielkie osady w górach na Teneryfie tak naprawdę mnie zawsze zastanawiały, co ci ludzie tutaj robią, jak oni tutaj żyją, co trzeba mieć, żeby chcieć w takim miejscu żyć. Nie wiem, to ciekawe jest dla mnie bardzo. No i taka osada. I może to jest tak, że się tu urodziłem i tutaj się przyzwyczaiłem i tutaj się zżyłem i tu jest moje miejsce, dlatego tu mieszkam. Ciekawe to jest. No, biedna opuncja, ale brzydko wygląda. Coś ją zżera. Nie poddaje się, że to wygląda. No, jest taki rozstaj dróg. Mamy na Hamorgę. Tutaj 27 km. Tam gdzieś widziałem ludzie, a tam idą ludzie. Ale to jest jakby odchodzi się od morza. A my raczej byśmy chcieli wzdłuż morza iść. Więc to jest jakaś ścieżka. No niby tu, zobaczcie, jest taki krzyżyk ten biało-żółty. Więc tutaj nie ma szlaku. Ale no, chcemy zobaczyć po prostu, czy ta ścieżka nam się skończy. Tutaj, bo bardzo następny kręci. Trochę mnie niepokoi, bo tutaj ten kanion chyba będzie musiał jakoś przejść. Ale ten mostek... Nie, chyba, że tam jest ścieżka. Nie wiem. Ola poszła tam zobaczyć. Chodzę kawałek tą ścieżką. Nie wiem, czy ona będzie prowadziła do tego miejsca Las Palmas. Kawałek tylko zejdę. O, jaki piękny, zobaczcie, jakiś ten, jak to się nazywa, bluszcz jakiś, ale takie białe liście ma. I się zastanawiam, bo chyba jednak ta ścieżka wiedzie mnie po prostu do tej wielkiej, no już się kończy. Czyli właściwie ta wioseczka nam tutaj się kończy. Czekajcie, a może w prawo się da odbić? I byśmy wtedy szli wzdłuż, bo muszę iść wzdłuż tego pseudo wybrzeża. Ale chyba nie.
Chyba jednak, nie? O, tu jest taki piękny koniec. Więc na pewno coś tu się rusza. Dobra, okej. A dobra, ten żółty tu idzie, a tu na mostek idzie ścieżka. To wszystko jasne. No i mamy tutaj ten mostek. I teraz umówiliśmy się, że ja sobie na mostku stanę. Ola gdzieś stamtąd zrobi mi zdjęcie. Uwaga, obracamy się do zdjęcia. Zobacz, zauważ, że tu jest Lost Tide Look. Na dół idzie droga na mostek, a szlak idzie tu górą. Zobacz, ten żółty idzie tu górą, a my tej drogi tu szukaliśmy na mostek. No jakbyśmy się nie zmęczyli, to chyba nie bylibyśmy sobą. Schodzimy coraz wyżej. Tam szliśmy. Idzie dla księciniowy, Jupiciuniu, bo nie... Żeby te kamienie się obsypały na nas. No to masakra. A tutaj w tą stronę, tu Maciej podchodzi. A tu zobaczcie, od razu jest spadek. Prosto do oceanu. Tak, jak te kamienie się obsypią, to co? Masakra. Nie, nie, idź, idź, nie stój tu. Idź, idź, nie stój tu. Ale numer, znaleźliśmy tu żółty szlak. A niby tam poszedł w drugą stronę. Nie wiem, o co chodzi. Jesteśmy, jest taka skała tutaj, która się nazywa Rogue de Dendro. No i teraz tutaj ona chce iść do tej haciendy. Ale czekaj, jeszcze się naradzimy, co? Zobaczymy. Powiem wam tak, jestem na takim cypelku, czyli z jednej strony mam górę, nie wiem, czy mi się uda pokazać, tam jest taka ścieżka, którą szliśmy, ścieżynka, wiem, wszystkim to się pewnie wyda nudne. Tam jest taka hacjenda, nie wiem, czy to jest tutaj i musimy przejść, o właśnie. Zobaczcie na Maćka włosy, jak mu rozwiewa. Ola chce tam iść, tam jest jakiś opuszczony dom, opuszczona osada Las Palmas, coś takiego. No tu jest dość duże zejście, to trzeba będzie podejść. Ale no nic, no. Trzeba też zrobić coś, żeby mama była szczęśliwa. Więc idziemy. Jak wy wiecie, my swoje cele osiągnęliśmy, teraz mama musi osiągnąć swoje cele. No, dokładnie. Znaczy, no, też tutaj chcę iść, tylko że po prostu no mama ma taki motor, po prostu taką chęć wielką ładowania się na skraj świata, więc po prostu tak raczej za nią trochę idziemy na ten skraj świata. Idziemy teraz tam na dół i powiem wam tak, no już wiem, co mnie tak naprawdę tutaj odstrasza trochę, to, że będę musiał wrócić tą samą drogą. Po prostu nie lubię wracać tą samą drogą, no ale nic, idziemy tam, jacyś ludzie, co koło nas szli, też idą. No zobaczymy, tam są jakieś opuszczone osady, może mi się uda to nawet. Ta ścieżka tutaj tak idzie, a powiem wam tak, jestem dumny z Julii, bo pamiętajcie, że Julia ma tego palca rozwalonego, naprawdę, szczerze, dziewczyna. Chodź, Ola. Ja uznaję, że to bardziej głupie i nieodpowiedzialne, no dobra. Lekarz powiedział, że może. Zadowolona? Wiesz co, ale wkurza mnie to, że wszyscy uważają, że to robią dla mnie, bo ja mogę iść tu sama zupełnie, bo nie jestem, kurczę. Jakaś ubezwłasnowana. Wiesz co, ja już wiem, czego ja najbardziej nie lubię. Nie lubię tą samą drogą chodzić. Rozumiesz? Tylko to. Wiecie co, to jest niesamowite. Zobaczcie, ta opuncja tak naprawdę ona drżeje. Takie drzewo się robi. Pierwszy raz coś takiego widzę. To są owoce, ale one pewnie jeszcze są niedojrzałe. Chociaż mięciutkie są. Ty, no mięciutkie są. Zobaczcie, ta opuncja wydaje się jadalna. Naprawdę dobre to jest. Ja też. O kurde. Ale zaraz robi są. Nie zrzekajcie opuncji. Tak, o tej opuncji mamy całe palce pokute. I ja też usta nawet. Kurde. No jesteśmy już koło tego domu. Ale powiem wam, że mam całe usta w takich kujkach od tej opuncji. Jesteśmy w tym La Palmas. I tu jest taka opuszczona osada. Tu tak naprawdę tylko da się przejść z plecakiem. Także wiecie co, no tu jakoś to musieli wybudować. Dachówki. Cegły, coś takiego. Zobaczymy, co tu jest. Ale widać, że tutaj już nikt nie mieszka. Widać, że tu pola były, ale już nikt ich nie uprawia. Ja niestety mam problem z tą opuncją, która mnie cała pokuła tak naprawdę. Mam całe usta pokute. No ale nic, postaram się wam jakoś nagrać. Zobaczcie, tutaj takie pomieszczenia.
taki budynek, tu nawet drzewo wyrosło. No syf i śmietnik tak naprawdę. Przejdę jeszcze tutaj na ogródek, bo tutaj zobaczcie, mamy smocze drzewa. I to kilka ich jest. O, i figa. O, taką ktoś miał tutaj posiadłość. No widać, że jest tutaj jakaś butla, jakieś słoiki, jakieś skarpetki się suszą, więc ktoś tu chyba sobie mieszka. No ale oprócz tego, nie, no nie Maciek, no co ty, nie będę wchodziła tutaj, bo to nie jest miejsce, gdzie bym chciała wchodzić. Z drugiej strony nie ma tutaj takiej dziury. No mieszkać na takim miejscu, no niby cudownie, no niby pięknie. Ale naprawdę, no dojść tutaj, nie Maciek, chodź, nie będziemy tutaj, bo tu jest zamknięte. Trzeba by było przez te dziury wchodzić, tak? No przecież nie będziemy wchodzić przez te dziury, bez sensu. No ale naprawdę, to jest dla mnie szacun, że ktoś tutaj w ogóle wybudował ten dom. Nie jest jakiś mega duży, ale w sumie był ładny. Ktoś musi tędy chodzić, bo ktoś musiał wydeptać tą ścieżkę. Przecież rośliny, wiecie jakie są, że od razu by to zarosły. Litości dla ścieżki nie miały. To do barak może się zawalić po prostu. Tam wysoko w górach, o, palcem próbuję pokazać, ale mi nie wychodzi. Jest smocze drzewo i tak naprawdę, o, to jest tak wysoko, to jest taka wielka przestrzeń i tak wysoko na zboczu urosło smocze drzewo. A tutaj biegają ludzie. O, o tam biegną sobie. Tutaj. Ja, wróciliśmy i powiem wam tak, ta opuncja po prostu tak nas popkuła najpierw w palce. Potem ja jakoś próbowałem z tych palców sobie ustami to wyciągnąć, to mi co wszystkie kujki w usta weszły. Jutro będę wyglądał jak Barbie po botoksie albo glonojad. To mówisz tak, jakby cię zaatakowała opuncja i pokuła specjalnie, to ty ją zaatakowałeś. Tak, ale tak pokuła. Nomen omen, słuchajcie, to jest dobry sposób, nie trzeba botoksu robić. Wystarczy owoc opuncji sobie tak polizać, będziecie mieli takie usteczka. Także jutro się pokaże jeszcze, czy to opuchło, czy coś. No, tysiące takich malutkich kujek, one się pomału wbiły w skórę i połamały. Użyłem mamy pomadki. Zobacz, jaka pomadka jest użyłem mamy z kujkami. Ja potem pomadki. Użyłem i mi się wkuło. I pełno kujek przyniosłem na tą pomadkę. I użyła mama i też jej się w usta wkuło. Ale już wyjęła. Także będziemy jakąś operację robili, próbowali to jakoś pęsetką, nie wiem, powyciągać. No generalnie masakra. Nauka taka, nie dotykajcie tych opuncji. A tak najśmieszniejsze jest to, że jedliśmy te owoce opuncji gdzieś tam na Cinque Terre i nic nam się nie działo. A teraz o, coś takiego wyszło. Także no będzie słabo.